Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Największa w Polsce galeria sztuki aktualnej usytuowana w pomieszczeniach Zamku Ujazdowskiego. Zamek spalony w czasie Powstania Warszawskiego, po wojnie rozebrany, a od połowy lat 70. odbudowywany, przeznaczono na siedzibę Centrum Sztuki Współczesnej w roku 1981. 7 lat później centrum rozpoczęło działalność programową. Jej obecna formuła realizowana jest od kwietnia 1990 roku. Prace remontowe i adaptacyjne zamku nie zostały jeszcze zakończone. I jakkolwiek fakt ten w poważnym stopniu ogranicza realizację niektórych zamierzeń i ambicji programowych, przez stosunkowo krótki czas centrum zyskało znaczącą pozycję w życiu artystycznym w kraju. Ale nie tylko. Staje się bowiem również ważnym ośrodkiem aktywnych kontaktów ze sztuką europejską i światową. Jest miejscem spotkań i dyskusji twórczych, miejscem konfrontacji poglądów i postaw artystycznych, swoistym forum prezentacji procesu przemian sztuk wizualnych w powiązaniu z innymi dziedzinami twórczości, z teatrem, muzyką, filmem. Jest też centrum ośrodkiem dokumentacji, informacji i upowszechniania sztuki, prowadzącym własny program edukacji plastycznej i własne prace badawcze, także w zakresie odbioru sztuki. W ten sposób kreowane tutaj wartości kulturowe poddawane są stale społecznej weryfikacji. Jest ona szczególnie żywa w kontakcie ze środowiskami szkolnymi i akademickimi. Centrum Sztuki jest polem akcji, jest punktem przyciągającym uwagę, punktem koncentrującym energię zarówno artysty, jak i widza. Jest punktem aktywizującym to spotkanie, jest punktem, w którym przecinają się jakby kierunki patrzenia ludzi czynnych wobec sztuki i jest punktem, w którym również przecinają się granice różnych dyscyplin, wzajemnie na siebie oddziaływujących w procesie jakby tworzenia nowej świadomości, stale odnawiającej się sztuki. Jest miejscem, w którym nieustannie aktywizuje się stosunek do sztuki poprzez dawanie jakby możliwości i wskazywanie dyscyplin czy form aktywności najbardziej w tej chwili dynamicznych, najbardziej nowych wobec tego, do czego zaczynamy przywykać. Jest to w tym sensie pole gry. Jest to próba nieustannego pobudzania naszej reakcji wobec sztuki, wobec potrzebnego człowiekowi procesu nieustannej kreacji swojego miejsca wobec życia społecznego. Centrum Sztuki kojarzy mi się z pojęciem dworca centralnego. Każdy, który ma chęć wybrania się w świat, dostanie raz informację na tym dworcu i może jechać dowolnie, gdzie chce. Bywało tak, że kiedyś trzeba było mieć specjalnego zezwolenia. Te czasy minęły i chciałbym, żeby Centrum Sztuki było takim dworcem, gdzie zainteresowani mogą przyjść i w którym artyści mogą jechać w dowolnym dla siebie kierunku, żeby to centrum nie wyznaczało kierunku, tylko w którym wszyscy, i artysta, i odbiorca, może podjąć samodzielnie decyzji. Najważniejszą formą działalności Centrum Sztuki Współczesnej są jednak wystawy.
Aktywność galerii realizowana jest w 5 odmiennych blokach programowych przypisanych różnym przestrzeniom. W salach zamku mają miejsce duże wystawy monograficzne wybitnych artystów polskich i zagranicznych, ekspozycje problemowe dotyczące istotnych zagadnień sztuki współczesnej i pokazy międzynarodowe, przybliżające Polsce najwyższe wartości sztuki światowej. W galerii Wejście, znajdujące się również na terenie zamku, prezentowane są prace powstałe specjalnie dla tej szczególnej przestrzeni i z przestrzenią tą morfologicznie związane. Galeria Laboratorium jest miejscem dla ujawniania się różnorodnych postaw artystycznych, twórców o różnym doświadczeniu, posługujących się różnymi mediami i wyznających różne, często przeciwstawne poglądy i idee. Galeria Dokumentu służy przeglądom określonych programów artystycznych oraz dorobku i działalności galerii autorskich i alternatywnych. I wreszcie Galeria Fotografii, prezentująca prace polskich fotografików oraz osiągnięcia światowej fotografii artystycznej. W zakresie programu międzynarodowego Centrum Sztuki Współczesnej organizuje również prezentację twórczości polskich artystów w europejskich ośrodkach sztuki, m.in. w Düsseldorfie, Hamburgu, Wiesbaden. Centra sztuki współczesnej czy sztuki nowoczesnej we Francji, w Niemczech są bardzo znane właśnie z funkcji, jaką może spełniać państwo, czy powiedzmy miasto, bo to powiedzmy przy tej decentralizacji we Francji centra sztuki są bardzo cenione przez twórców, dlatego że zajmują się przede wszystkim oczywiście propagandą tego, co się dzieje w danym rejonie, powiedzmy w departamencie, ale również robią wystawy sztuki całego świata, międzynarodowe. Ja, moją pierwszą wystawą było uczestniczenie, osobistą, przepraszam, to jest wielką wystawą, pierwszą we Francji, było Centrum Sztuki w Tours, niedaleko Paryża. Także rola centrów sztuki jest czymś niesłychanie dynamicznym, może być dynamicznym, ciekawszą, może być dynamiczna, przepraszam, może być ciekawsza od roli muzeów, bo muzea już mają ustalone zasady gry, że tak powiem, telefony, co, jak, po prostu jest coś, co się powtarza na ogół w tych muzeach sztuki współczesnej. Na ogół spotykamy to samo w Nowym Jorku, co w Paryżu. A centrum sztuki typu, jakie ja znam we Francji, jakie znam w tej chwili w Polsce, bo ja już po raz chyba drugi czy trzeci coś robię w centrum sztuki w Warszawie, to zupełnie inna rola, jest bardziej, powiedzmy, twórcza, bardziej otwarta. Ważką funkcję spełnia Ośrodek Informacji i Dokumentacji Sztuki Współczesnej. Unikalna w skali kraju placówka gromadząca dokumenty życia artystycznego i prowadząca obszerne archiwum sztuki nowoczesnej. Wszystkie dane dotyczące działalności artystów, galerii i innych miejsc aktywności twórczych opracowywane są tutaj w oryginalnym systemie komputerowym, zawierającym zestawy biograficzne wraz z dokumentacją ikonograficzną. W ten sposób przetworzone zostały już dane zawierające informacje o kilkuset polskich artystach współczesnych. Są to dane o wartości przede wszystkim naukowo-badawczej, jak również, biorąc pod uwagę publiczną dostępność gromadzonych informacji, użyteczne pod względem poznawczym i dydaktycznym. Ważnym dopełnieniem potencjału informacyjnego i popularyzującego Centrum Sztuki Współczesnej jest biblioteka i czytelnia, posiadająca bogaty księgozbiór, aktualizowany zakupami i wymianą zagraniczną, oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism i wydawnictw periodycznych dotyczących wszechstronnych zagadnień sztuki współczesnej i kultury wizualnej. Oprócz udostępnienia książek i czasopism, czytelnia obsługuje również pokazy wideo dla pojedynczych, zainteresowanych osób. Silnym wsparciem Ośrodka Dokumentacji jest zespół pracowni audiowizualnych, rejestrujący wystawy i inne zdarzenia artystyczne prezentowane w centrum i poza nim. Dokumentacja realizowana jest w fotografii, na przeźroczach i taśmach wideo, a w przypadku zdarzeń parateatralnych i dźwiękowych również na taśmach magnetofonowych.
Gromadzony w ten sposób materiał przydatny jest do celów naukowych i badawczych, dydaktycznych i wydawniczych. Pracownicy zespołu obsługują także program pokazów audiowizualnych Centrum, przygotowując stały program wideoteki. Budowany w Centrum system dokumentacyjno-informacyjny zyskał bardzo pozytywną opinię Komisji Ekspertów do spraw informacji naukowej. Na ochrzczonej górze, wśród mroku, modlę się o nich, aby ten, który słońca i gwiazd uczy się z mlekiem swej matki, wrócił, nim spłoną. Współczesny układ artystyczny, ten, który wytworzył galerie, krytyków sztuki, artystyczne gazety, awangardę, postawangardę, neoawangardę i różne inne takie rzeczy, jest to rzecz, która się pomału chyli ku swojemu końcowi, tak jak każde zjawisko historyczne. I że idea sztuki wysterylizowanej w stanie całkowicie oddzielonym od wszelkich innych elementów rzeczywistości, a zwłaszcza życia wewnętrznego człowieka, jest ideą utopijną. Dlatego sam szukam takiego sposobu jak gdyby istnienia sztuki w moim własnym życiu i wśród innych, który się wiąże w pewien sposób z całością życia wewnętrznego człowieka. Człowiek przychodzący w stronę sztuki jednocześnie pragnie w niej, tak jak w ogniu, albo w wodzie, albo w chmurach,
zobaczyć siebie i znaleźć odpowiedzi na swoje najbardziej ukryte pytania. Sztuką performance, akcji, działań spełniających się w procesie interesuje się pracownia performansu, prezentująca zarówno bezpośrednie wystąpienia performerów z Polski i świata, jak i zapisy wideo działań najwybitniejszych twórców tej formy wypowiedzi artystycznej. Umożliwia również poprzez wykłady, spotkania, seminaria, poznanie nowych teorii i sposobów interpretacji sztuki akcji. Tak jak Duchamp bawił się przedmiotem, my, performerzy, bo do tego mnie niemal siłą zaliczono, uwikłaliśmy się właśnie w ten dylemat rzucenia siebie w ten cały konglomerat fetyszyzacji i dodawania, z którego nie ma wyjścia. Współczesnej wydaje własne katalogi organizowanych w galerii wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz książki z zakresu najnowszych teorii sztuki i praktyki artystycznej. Spośród dotychczas opublikowanych warto wymienić zbiór tekstów i wywiadów Józefa Bejusa, znanego artysty niemieckiego, Zbigniewa Warpechowskiego, Podręcznik, sztukę radzieckiego samizdatu Rimmy i Walieriego Gierłowinów, książkę autorską Andrzeja Dłużniewskiego i Od spotkań ekumenicznych do drogi światła Janusza Boguckiego. Dział literatury i wydawnictw publikuje również miesięcznik Obieg, pełen aktualnych informacji, magazyn poświęcony sztuce i refleksji artystycznej. Działalność wydawnicza Centrum stanowi ważne uzupełnienie ubogiego rynku publikacji o sztuce. Rozszerzeniem programu pracowni performance są przedstawienia prac teatralnych inspirowanych doświadczeniami sztuk wizualnych, teatru marginalnego, alternatywnych form baletowych i nowego tańca. Odbywają się one w specjalnie wyposażonej sali budynku laboratorium oraz w przestrzeni otwartej, np. na zamkowym dziedzińcu. Istotnym aspektem aktywności w tym kręgu zainteresowań są organizowane przez Centrum warsztaty teatralne. Myślę, że centrum jest potrzebne sztuce, podobnie jak piramidzie potrzebny jest wierzchołek. Jest to zakodowane w podświadomości zarówno artystów, jak i widzów, że sztuka buduje swoje wartości i wartościuje to, co w niej powstaje. Oczywiście
na które można by spojrzeć, by poznać, co ma większą, a co mniejszą wartość. Inaczej, miejsce, na które można spojrzeć i dowiedzieć się z tego miejsca, co jest najwartościowsze, wydaje się sztuce absolutnie niezbędne. Dlatego też istnieją takie fenomeny, jak niezbędność Metropolitan Opera dla wielkich tenorów. Inaczej nie sposób byłoby zmierzyć ich wartości. Ja oczywiście ogromnie tu ogólniam, nie wdaję się w szczegóły funkcjonowania centrów, sposoby ich działania. Chodzi mi tylko o ideę, a nawet o to, co jest zakodowane w podświadomości każdego artysty, każdego widza i każdego miłośnika sztuki.
Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie pełni niezwykle istotną funkcję kulturotwórczą, zarówno dla rozwoju sztuki współczesnej, jak i w procesie upowszechniania i popularyzowania sztuki w społeczeństwie. Jest jednym z niewielu w tej części Europy ośrodkiem, w którym sztuka aktualna prezentowana jest w całym swoim bogactwie i różnorodności, w sposób tak wszechstronny i komplementarny. Można przypuszczać, iż z chwilą ostatecznego zakończenia wszystkich prac remontowych i wypełnienia aktywnością wszystkich pomieszczeń zamku, stanie się centrum rzeczywiście jednym z największych tego typu obiektów w Europie.